Powiatowe obchody Dnia Strażaka. Gospodarzem tegorocznych obchodów był Marciszów. Tegoroczne obchody łączą się z jubileuszem 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej jako formacji mundurowej. Dzisiaj są obchody Święta Strażaka, powiatowe obchody. 4 maja mamy Święto Floriana, natomiast dzisiaj mamy takie uroczyste. Jest to pierwsze od 3 lat spotkanie, bo pandemia dwa razy nie pozwoliła nam się spotkać. Powiedzmy, jak ten dzień dzisiejszy będzie wyglądał? To jest bardzo uroczyste. Dzisiaj mamy msze w kościele. Mamy 16 pocztów sztandarowych. Wszystkie jednostki z naszego powiatu mają sztandary. Ustawimy się i teraz z orkiestrą przejdziemy do kościoła. W kościele odbędzie się uroczysta msza. Po mszy wyjdziemy, ustawimy się w szyk i w przemarszu przejdziemy pod Dom Kultury w Marciszowie. Tam odbędą się główne uroczystości oficjalne. Czy jakieś awanse dzisiaj będą? Oczywiście. Dzisiaj są i odznaczenia, będą wręczane odznaczenia, awanse, podziękowania dla jednostek i dla członków ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Panie Janku, czego by Pan życzył tym wszystkim strażakom, rodzinom, emerytom? No przede wszystkim szczęścia, zadowolenia, wytrwałości, bo to jest naprawdę bardzo ważne, być strażakiem, to się jest całe życie i to nie jest tak, że z dnia na dzień się przestaje nim być. Dzisiaj to święto, ja jak patrzyłem po mediach społecznościowych, po różnych, jak przejeżdżałem koło jednostek, dzień wcześniej, 2 dni wcześniej, wszyscy swoje auta myli, pielęgnowali mundury, dlatego żeby dzisiaj pięknie wyglądać, przyskroili samochody jak najbardziej ładniej umieli, żeby się pokazać jak najlepszej strony. Panie Janku, i widocznie, żeście troszkę więcej na tacę rzucili, bo jest pogoda. No może i tak, ale myślę, że święty Florian nad nami czuwa, a na tacę rzucimy później. Myślę, że pomodlimy się bardzo szczerze i to wystarczy. Dzisiejsza Ewangelia zna się to uroczystość z okazji wspomnienia świętego Floriana. Mówi nam o świadectwie. Mówi nam o świadectwie wobec Pana Boga, przyznawaniu się do Chrystusa i obietnicy, którą Chrystus daje, że nie zapomni o tych, którzy są Jego świadkami. Kiedy mówimy słowo świadek w kontekście dzisiejszej uroczystości, to przychodzi nam na myśl właśnie patron, święty Florian. Słowo świadek to nic innego jak, tłumacząc z języka greckiego, męczennik, martyr. I możemy powiedzieć, że to, co wiąże dzisiejszego patrona właśnie ze Słowem Bożym, to świadectwo, które on wydał o sobie sam. To świadectwo prawdy, które wydał o sobie jako chrześcijanin, jako ten, który wierzył w Jezusa Chrystusa. Jakoś bardzo pięknie wiąże się to z postawą męstwa, które jest postawą właśnie związaną z męczeństwem. Oczywiście potrzeba do tego odwagi. Ale samo męstwo męczenników wiązało się nie z tym, że sami pchali się na krzyż, sami pchali się w ogień, sami pchali się, żeby ich torturowano czy niczowano. Jak długo mogli, tak długo oddalali od siebie niebezpieczeństwo śmierci. Ale kiedy było trzeba, bez zawahania potrafili poświęcić swoje własne życie. Zobaczcie, to bardzo pięknie koresponduje z postawą tych wszystkich, którzy dzisiaj gromadzą się w tej świątyni. To wszystko wiąże się z postawą strażaków, którzy całe swoje życie jednokrotnie wiążą z postawą służby aż do końca.